Zaczniemy się. Podaj liczbę artykułów. Tam dają. Pijący przytulek. Na chwilę daj. Nie wzięliśmy mojito. Zeskanuj aplikację. Pijący przytulek. Za chwilę ruszać, my będziemy wam towarzyszyć tą meganką i możecie powiedzieć, że wy macie lepszy stwór, tak? Bo wasz wjedzie w każde miejsce terenowe, ale to jest służbowy. On to jest najlepszy, on sobie poradzi ze wszystkim. Także tam, gdzie wy nie wjeżdżacie, to my spokojnie możemy jechać i mam nadzieję, że jakoś wam tego kroku będziemy dotrzymywać. No i właśnie przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie Grzegorza, bo ja bardzo, ale to bardzo chciałbym trochę więcej ludziom powiedzieć o offroadzie. Ja wiem, że majówka się kończy, ale potem będzie czerwcówka, potem będą wakacje. I to jest naprawdę bardzo fajny patent, żeby spędzić czas wolny, nawet z rodziną, w terenie, dobrze się bawiąc, przez kilka dni. No tylko właśnie, trzeba dać ludziom pokazać, czym to pachnie. No i mam nadzieję, że wy mi się w tym pomożecie. Postaramy. To tyle ode mnie. Z tego wczoraj żeśmy mieli 2 godziny dyskusji na temat wyższości patrola nad Jeepem, ewentualnie odwrotnie. Zajęło nam to bardzo dużo czasu. Okazało się, że nie było wygranych. Okazało się, że mamy klientów na gladiatory. Także Patrycja już szykuje 2 gladiatory co najmniej. Ponieważ są klienci, no co? Gdzie jest Jacek? Chował się już, przynajmniej wziął do gladiatora. Słuchajcie, przy okazji ja wam też polecam, bo tu widzę, że Grzegorz to ma już naklejkę. Polskie Radio Kierowców to jest młoda antena. Wiem, że Polskie Radio, ale tam nie ma polityki, bo to jest radio od kierowców, dla kierowców, o kierowcach. To u nas są co 15 minut trafiki i mówimy o korkach w całej Polsce, o utrudnieniach. I to my się zajmujemy szeroko pojętą motoryzacją, jak na przykład właśnie to, co na drogach, to, co poza drogami. Stąd też moja obecność tutaj. Także polecam wam darmową naklejki, aplikację. A na naklejki? No, poszukam Holendy. Jedną trzeci. Jedna jest. Ten klej wytrzyma. To ja. Jedna jest. Obiecuję wam naklejki. Jak tu wracam, wysyłam wszystko. Jedziemy dzisiaj do Pasłęka, do naszych przyjaciół RFC Poland, Hardtop i Sambrowska Majówka. Jedziemy się tam spotkać w wąwozie, zwiedzimy sobie Pochylnie wspólnie, a potem po pikniku, który robimy w południe, spędzimy do końca dnia w wąwozie, w terenie, w pięknych miejscach. Zobaczycie wszystko na filmie. Wjeżdżamy tam, czy... Jedziemy na Pochylnie też. No od razu, no, na Pochylnie. Dobra, to jedziemy. To jak tu w drugą stronę ruszamy? W tą stronę będziemy jechać. Dobra. Dokąd płyniecie? Super! We'll be right back.
pierwszy raz widziałam tak wielkie tryby z bliska, które powodują, że te statki tamtędy przepływają. W ogóle nie miałam zielonego pojęcia, jak się odbywa cały transport tych statków i myślę, że to takie fajne, ciekawe doświadczenie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Widziałaś ten gość, który obsługuje tą wyciągarkę, to cały czas w słuchawkach takich specjalnych był. Jest tak głośno, on powiedział, że 12 godzin tam stoi i co chwilę puszcza statek w górę albo w dół. No to było niesamowite. Tak, Kornelia zatykała uszy, też dla niej było za głośno, aczkolwiek mi się wydaje, że takie zapamięta tak. To do końca życia, bo robi to wrażenie. Miejsce bardzo piękne, w ogóle kanał, sceneria, w tej chwili wiosna, ta zieleń piękna, kwiatki, no naprawdę super, super, super fajna okolica. To znaczy ja cały czas się czuję jak na prawdziwej majówce. Jakbym miała sobie wyobrazić taką fantastyczną majówkę, włącznie z pogodą, z widokami i z ludźmi, to właśnie na takiej jestem. No i o to chodziło. I o to chodziło. Tam przed tobą i tutaj, gdzie Marcin. Co? Próbujesz tędy? Tak. Fajny techniczny zjazd. Fajny trawersik na zjeździe. Zakręt w prawo o 90 stopni. Trzeba trochę pomyśleć, jak się będzie jechało. Fajny, naprawdę mega fajny pomysł. Sucho jest, więc nie będzie żadnego... Nie powinno być większego problemu. O. Nie mogą się ślizgać, tak? Ja tutaj po prostu puszczam sprzęgło i co najwyżej lekka sekuracja pedałem hamulca. Zjeżdżamy. Słuchaj, sobie. My już mamy jakieś dobre 45 stopni w dół. No myślę, że 30, ale nie lecimy. Myślę, że tu jest 38 stopni.
I ty tu na hamulcu, na gazie, co ty robisz teraz? Ja to jadę na silniku teraz. Silnik hamuje, wszystkie koła po prostu wyhamowują tą wagę tego samochodu. On waży 3 tony 200 kg. Yeah! Daliśmy radę, w ogóle jak po masełku. Czego to się nie robi do faceta, co nie? Tamto? Pasy wyciągnąć, kto ma pas jeszcze, niech daje pas. Grzegorz! I całą grę. Potrzebujemy pasy, dawaj. Grzesiu, pierwsze tutaj drzewo, żeby go wyłamać, a później jak będzie blisko, to wtedy tam. Bardzo trzeba jest tam, nie przez tam. Tomek! Uwaga, patrzyła! Ja pierdziele, powiem ci, że... Rzut na 100 punktów. Ja mówię, przełóż tobie przez oczko! Chciałem cię celować. Na łódź? Patrz, jaka akcja. Młody uczy mnie. Chciałbyś tego... Ale przez dwie od razu? Tak. Bo wie, żeby nic jej nie było. Co, ja mam ją skręcić tak na maksa? Skręcić i przybić do tego końca pasaliny. No bo ty na to już wychodzi. Teraz już masz taki trening, lepiej nie mówić, nie? Jak było? Jest okej. Okay. Dzieciakom pieluchy nie są potrzebne, ja bym chętnie zmienił. Ja też mam taką torebeczkę, tylko ja noszę tutaj zblocze.
Taka podręczna, wiesz, torebka w pełni męska Coco Chanela. Dobra, Jacek, robimy to. Synu, nie, 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 zblocze musimy podłączyć, tak. Aż tam u góry? Tak, 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 tak. Dawaj, Jacek, tą linę moją. Jacek! Ale nie potrzebna tą linę. Bo tu jest szekla i wtedy. Pokażę, że jak się to rozbijać, bo z przodem jest na twardy. No to spróbuj, bo linę mamy luźno, więc... Ale chodzi o to, że się ściąga. Ale nie, ale to nie ściąga, tak, tak. Że on mnie ciągnął, a jak się rozbuja w przód, no. W przód mam już na twardy. Spróbuj, Marcin, no słuchaj, chcesz tył, przód, tył, przód, tylko... Najwyżej urwać leżak. No najwyżej, no. Czyli torebeczka moja, kurde, wyjściowa na miasto jest. Szekla jest, czyli obrączka. I torebka jest. No i pat. Ja jestem w komplecie. Jesteś szczęśliwy? Tak. Stanąłem na wysokości zadania? Tak. Pokazaj, kto rządzi. Co? Pokazaj, kto rządzi. No. Nie, to nie jest kwestia pokazania, no. To po prostu robi dla sam dla siebie to robi. Ale później do pracy idzie i żyje, to żyje, to żyje. Masz divloka zapiętego? Dobra, do tył. Jeszcze raz to samo. Koniec. Ja coś podjedziesz go wyciągnąć? A dlaczego nie ty? Poczekaj chwilę. Piotrek, to dzięki tobie. Poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę, zaraz tu będę. Mega, mistrzostwo po prostu. Ja jestem pod wrażeniem. Podsumowując, jesteśmy na prywatnym terenie kolegi, który udostępnił nam piękną łąkę, wąwóz i wszystko, co dzisiaj przyjechaliśmy, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Także to ja jeszcze dodam, że zryliśmy tą łąkę, Karol, możesz to pokazać, po prostu robiliśmy bączki, także jest wszystko pod kontrolą i wszystko jest do dyspozycji. Jest w pakiecie, krótko mówiąc. Tak jest. Tak.
To znaczy tak, ja te tereny trochę znam właśnie z rajdu RFC Poland, na którym byłam rok temu. Co prawda ten wąwóz nie był tak dramatyczny jak ten, który znam, ale też było tutaj co robić tymi samochodami terenowymi. I jestem pełna podziwu dla osób, które tutaj niektóre po raz pierwszy tak naprawdę przyjechały z nami w teren i sobie świetnie poradziły, ale to tylko dlatego, że Grzesiek ich świetnie prowadzi, wjeżdża pierwszy, instruuje co, jak mają jechać, jak zrobić i przez to wydaje mi się, że czują się bezpieczniej i łatwiej im się pokonuje ten teren. Także jak Ci się podobało przejazd przez Pochylny, kanał Elbląskiego? Tak, jeśli chodzi o kanał Elbląski, no to pierwszy raz tutaj jestem, pierwszy raz coś takiego widziałam. Tak jak mówiłam już wcześniej, te wszystkie machiny, wielkie trybiki i samo to, jak te statki są wciągane i wyciągane, to nie jest codzienny widok na Mazowszu, także bardzo mi się podobało. To poczytaj sobie na stronie kanału Elbląski, że statek płynie po trawie. A dlaczego płynie po trawie? No dlaczego płynie po trawie? No bo jak go wodują, to jest trawa i wózkiem płynie do góry. No tak. W sumie dwa w jednym. O, tak. Słuchajcie, przy tym wszystkim jeszcze muszę powiedzieć, że jest super pogoda i bardzo fajni ludzie. Tu od Mateusza z RFC Poland. Kto tam jeszcze był? Od Jakub, dokładnie, organizator RFC Poland. Naprawdę super fajny klimat. No i pogoda piękna, także czego chcieć więcej? Oprócz błękitnego nieba, nic nam już więcej chyba nie potrzeba. Nic nie potrzeba. Dziękujemy. Dokładnie, to jest idealne podsumowanie dnia dzisiejszego, także wracamy po szczęście latawce. Tak jest. Grzegorz, chyba się sprzęgło skończyło. Ślizga ci się? Już trochę czułem wcześniej, delikatnie jechałem, ale no teraz już przy redukcji już całkowicie padło. Nie chcę nic. Ciągnie ci samochód, czy po prostu rozłączyło ci? Dobra, zatrzymajmy się tutaj na prostej, na poboczu maksymalnie. Nigdzie ci nie wysiadają, bo jest po prostu droga. Pierwszy raz widziałem zakłopotanie na twojej twarzy, mordo. Ja lubię takie akcje. Jak coś, to jedźcie sobie do Agroraju, bo to już jest blisko. Ja wrócę się tam i zobaczę, co tam trzeba zrobić, bo trzeba wrócić bieg po prostu bez sprzęgła, ruszyć i jechać, nie? I tyle. No dobrze, a w razie czego trzeba będzie przewrócić dzieci, jakie samochody? No więc właśnie, wy macie miejsca dwa? No, wejdą, bo po prostu przemodelujemy z tyłu miejsca. No to zobaczysz, ile jest w innych samochodach. Dobra, to ja Kasię w takim razie wrzucę ich wszystkich do Jacka, niech oni jadą i ja wracam. No nie, najwyżej wezmę ich do siebie. Co się stało? Sprzęgło. Rozłączyło napęd i nie jedzie. Nie będziemy się chyba z tym bawić tutaj, nie? No poza tym ślizgało się trochę jak dodawałem gazu, więc jak sprawdzałem 2-3 razy mocniej, czy się może nie wyrzuci błoto, czy może coś się dzieje, zaraz może przejdzie, ale przy wbiciu trójki odmówił. Ale już ten właściciel mówił, że była w nim skrzynia robiona, sprzęgło. I... Właśnie, więc trochę dziwne. Zobaczymy, czy pojedziemy dalej jutro. Udaje to było? Ciebie, Patryku, jak tam trawianie w czarne ci wychodzi? Ale jakie czarne? Okej, nie było tam. Staram tylko na czarne śliny, nie? Ty, a nie masz tam jakiegoś ręcznego zaciągniętego? Ja cię czasami na hamulce łapię, żebym linę rozciągnął, nie? No, teraz już jesteśmy bardzo blisko. Ale wiesz co, ja jeszcze chciałbym na Mikę. Obiecałem synowi. No, synowi obiecałem. Przełóż wizytę na jutro. Jak ja się to wynegocjuję. Możecie wziąć mój i umyć. Wjeżdżacie sobie na wprost i robisz sobie kółko w prawo, jakby rondo w prawo, ale możesz go zaparkować tak po prostu jak ci pasuje, nie? Wjechaliśmy stamtąd, przez chwilę było w porządku. Kurwa, Jacek, jak ty wiesz, co nam trzeba? Uwielbiam się, patrz. Słuchaj, musisz przepisik jakiś zrobić, bo po prostu tego mi dzisiaj było trzeba. Chłopaki, domyślam się, za bezpieczny weekend. Za udane dojechanie.
pięknie, operator też musi. No i nie wiem, czy piłem, czy nie. No poczekaj, no. Ja też nie wiem, czy piłem, nie? Bo takiegoś tak. Ja fajny dzień. Dziękuję bardzo. Dzień nie byłby tak fajny bez was. Nie byłby tak fajny, wiesz? Jakbym był tu sam, to tak wiesz, przeżyłbym to, ale tak jakoś ten. Nie w tym samej atmosferze. To pierwszy ty. Ja pierwszy? Zaskoczenie ciebie. Zaskoczenie, no dobra. Słuchajcie, mija ostatni dzień w sumie, kiedy mija nasza majówka, mijają nam emocje, opadają z nas emocje i tak naprawdę nie chce się odjeżdżać. Ja chciałam podsumować to wszystko, co się działo, najbardziej chyba swoimi odczuciami, a mianowicie, że najbardziej spodobało mi się to w tym wszystkim, że tak naprawdę zatraciłam się w tym całym wyjeździe. Że nie biegałam za telefonem, nie biegałam za mailami, nie biegałam za tabletami i tak dalej, że po prostu wyznacznikiem czasu w sumie było śniadanie i kolacja i ja tak naprawdę po drugim dniu już nie wiedziałam, czy jest 1 maja, 2 czy 3, czy my wracamy, czy nie wracamy. I to chyba jest właśnie kwintesencja takiego prawdziwego wypoczynku. I że chyba taka forma spędzenia czasu dla osób, które są aktywne fizycznie, lubią zmieniać miejsca i spędzać ten czas nie siedząc na kanapie i pijąc piwo, moim zdaniem jest naprawdę rewelacyjne. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, dzieciaki świetnie się zgrały, świetnie się bawiły. Poznaliśmy też nowe osoby, mamy nowe kontakty, nowe znajomości, co też jest bardzo fajne, bo w tym świecie nie jest wcale tak łatwo poznać fajnych ludzi, a na pewno nie za pomocą jakichś tam dzisiaj Facebooków czy innych. Tak, dzisiaj poznaliśmy Wojtka, który po prostu przyjechał do nas, bo widział na Facebooku, że jesteśmy w Agroraju. Przyjechał fajnym patrolem i pojechaliśmy na kapitalną żwirownię, którą nam po prostu wyjawił. Tak. I cały dzień spędziliśmy razem, także... Pomimo, że nie było to planowane, tak. Ale bawiliśmy się tam świetnie. Dzieciaki w ogóle były w raju. Także duża piaskownica dla dorosłych i duża piaskownica dla dzieci. Jacek Biały. Jacek Biały, słyszysz mnie? Tak. Dobra, okej, okay, no to jedziemy. Już teraz nowe miejsce, punkt jest wytyczony. Mam nadzieję, że nawigacja mi nie figla, mi nie spłata. A ty coś z radiem zrobiłeś teraz? Marciku, no teraz cię słyszę elegancko. No co ten gościu tam? Pewnie fikał coś. No tak, to jest kurwa, nie? A ja mu mówię, no co, no kolega się pomylił. No to niech się lepiej nie myli. No, no ja mówię, no ale przecież tego specjalnie nie zrobił. No to jak się pomylił, to trzeba zawracać i wyjeżdżać. Ja mówię, no to a co robimy? We'll be right back.
blokady rozpiąć. Nie możesz tylnej blokady rozpiąć? Za miękko jest. Nie, pojechałem. A na twarde wjechałeś? Tam na twarde na kamienie? No ja tam to ustawiłem na twarde. Nie, ale tutaj na twoich kamieniach będziesz i ty osy zakręć zrób. Osy zakręć zrób albo do tyłu do przodu. Kurwa, to ci dwie robię. Nie, co? No dwa koła, to dwie kiełbaski, no chłopie. Pusta bełdzie. Udało się? Tak. Jeszcze sobie sprawdzę jedno postawię. Jak naprawione? Jedno sobie postawię, proszę ciebie, na ziemi. Się udało, nie? A co było przyczyną? Elektromagnes. Zaciął się i nie zadziałał do końca. A jak udało się tym śrubokrętem? Tak. Czyli jeepy śrubokręty naprawiamy. Widziałeś jaki tani serwis? Nie będziemy tego mówić w jeepie. Po gwarancji nie robią. Ja też tego głośno nie będę mówił. Ale udało się. Panowie, udało się. Łopata, że ja ci dałem zadanie. Kawałku. Kamień, daj mi ten kamień. Nie, grzeje się w samochodzie. No, mówiłem, że niczego nie będzie. Dobre, i to nam wystarczy, tylko trzeba ten piasek dać tutaj. Cały piasek tu. Masz łopatę. A tu jest dzień zajnia. Posuwaj. Chodźcie zobaczyć BMW w patrolu. Dobre. To nie jest BMW. Nie ma klaczka. Martin, ścisz trochę. Nie ma tego. Zdjęłem, bo... Tam czas z tymi mody, nie? Miałem turbinę zwykłą hybrydę, to nie miał dołu, tylko 2.4 pełne. Teraz OD60 włożyłem nową. Ma dół, ma górę, ale nie ma odcinki, jak widziałeś. No. Ale informatyk jest u nas, który całą mapę pod siebie robi, nie? Czyli mam zbudowany dół, górę, a jeszcze odcinka została, bo odcinka, ja powinienem skakiwać tam, a on dym puścił i spadł z mocy. Ale koła. Jakbyś miał ciśnienie, to byś tam wszędzie nie jestem, aż jestem ciekawy sobie. Bo ja 2.4 nabiłem dlatego, że ostatnio robiłem testy z tym informatykiem, nie? I po asfalcie jeździłem, nie? Iszło, zdycha mi. Iszło. A nie powinien. Tak, tak, tak. Nie mam odcięcia. Przyjedziemy już poprawionym programem. Nie ma, wiesz, tego? Co tu, tu? Chcesz to wsiąść się przejść, ten ciągnie? Tam jest taki kurde, ten kąt nachylenia jest taki co? A chcesz to się przejść, tego ciągnie? Nie, nie, będę ci kurde męczył samochodu, a... Ale tu nie, nie ten, nie? Teraz on mi zdycha, on powinien się zakopać, on mi zdycha, nie? Generalnie było wszystko co potrzeba i wszystko co miało być to chyba się wydarzyło, łącznie z awarią samochodu, bo tak. Odmówiło sprzęgło posłuszeństwa w którymś momencie. I właśnie przed chwilą laweta zabrała patrola na serwis. Tak, było takie małe pasmo nieszczęść, ale to wiadomo jak to w offroadzie, tutaj przygoda. Odpadnie zderzak, tam się coś spali tak, i tak dalej, ale to jest właśnie naturalne i nieodłączne, jakby element Gladiator zweryfikował zderzak, chyba Wrangler też. Wyciągarka. Wyciągarka, Hebel się, że tak powiem, zweryfikował, ale naprawiliśmy wszystko praktycznie. Ale najważniejsze właśnie tranzytkami jest... i izolacją i działa na razie. Tak, najważniejsze jest to, że w takich sytuacjach jesteśmy w stanie sobie poradzić, tak. Naprawić, nie zostawiamy nikogo na lodzie i po prostu razem dalej ruszyliśmy w teren i w sumie było fajnie. Jutro wracamy z żalem, ale też z takim nastawieniem, że AgroRaj czeka na nas, morąg jest cały czas, trzeba tylko się po prostu umówić, znowu przyjechać, mamy nowe pomysły, mamy nowe plany na to, jak tu fajnie można spędzić czas.
Tak, ja na pewno tutaj wrócę i to nie raz, zapewne z Krzyśkiem. Bawiłam się świetnie i jakby teraz już wiem, dlaczego Mazury to cud natury, ale to nie tylko chodzi jakby o tutaj, co jest dookoła, ale tak jakby ludzie i taka energia, której nie ma nigdzie indziej tak naprawdę, takiej energii jak tutaj. Jest magicznie. Tak, jest naprawdę magicznie. Widzimy się na następnym wyjeździe. I zapraszamy.